Koronawirus jest coraz groźniejszy wraz z wiekiem. Chroń się przez szczepienie. Zadbaj o dłuższe i zdrowsze życie dzięki ochronie przed COVID-19. Najskuteczniejszy sposób to przyjęcie szczepionki. Dlaczego koronawirus jest tak niebezpieczny, zwłaszcza w średnim i starszym wieku? Ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 rośnie z wiekiem. Największym zagrożeniem są komplikacje zdrowotne mogące doprowadzić do zgonu. Zwiększają je choroby: cukrzyca, otyłość, rak, schorzenia płuc, nerek, serca i układu krążenia. Są coraz częstsze już nawet po 40 roku życia. Dlatego śmiertelność infekcji, która w Polsce jest na poziomie 2%, u osób w wieku 60-80 lat wynosi 7%, a po 80 sięga aż 20%. Dlaczego szczepionka mRNA jest bezpieczna? Szczepionka typu mRNA zawiera fragment genów wirusa. Wywołuje odporność bez infekcji ani wpływu na geny człowieka. Preparaty tego typu są badane od 20 lat. Dopuszczono je w najszerszej grupie wiekowej, również u osób starszych i dzieci. A co z drugim typem szczepionek? Szczepionka wektorowa jest typu DNA, który stosuje się od blisko 50 lat. Preparaty te wykorzystują niegroźne adenowirusy. Są one nośnikiem białka koronawirusa, wywołując odporność w organizmie. Ich skuteczność jest tylko niewiele niższa od szczepionek typu mRNA.